Proszę Państwa, teraz troszkę inaczej. Będą występować na zmianę dwie osoby. Nie dlatego, że się, nie tak, że się będą kłócić, ale po prostu w zależności od tego, co im bardziej w tym wystąpieniu pasowało, będą przemawiać. Najpierw, no weź to. Przekonanie to pewność, która nie wymaga argumentacji. I przekonania są sposobem funkcjonowania naszego umysłu od chyba zarania, odkąd ludzkość istnieje. Przekonania są prawdziwe bądź fałszywe, są jednostkowe, czyli przez pojedyncze osoby, żywione lub zbiorowe. Jedne zanikają, inne pojawiają się nowe. Przekonania takie jak przekonanie o płaskości Ziemi, które nawet nie do końca zanikło, bo żywią je wciąż członkowie amerykańskiego Towarzystwa Ziemi Płaskiej, którzy uważają, że kulistość Ziemi jest mistyfikacją NASA po to, żeby dostać większe pieniądze na loty kosmiczne. No, dość tej transgresji i przejdźmy do właściwego tematu. Zajmujemy się mianowicie przekonaniami matematycznymi. I to jeszcze błędnymi, fałszywymi. Proszę Państwa, wagę dydaktyczną tego tematu, tego zagadnienia, w zasadzie można powiedzieć, że zainspirowały badania psychologiczne. Mianowicie przez przeszło 60 lat ubiegłego wieku, bo do wczesnych lat 70. wyjaśniania procesów uczenia się, mówię o matematyce, koncentrowało się na aspekcie poznawczym. A więc dotyczyło głównie osiągnięć ludzi uczących się w zakresie wiedzy obiektywnej. Tymczasem psychologowie i ich badania ujawniły, że aby zrozumieć proces uczenia się, matematyki w szczególności, u jednostki należy brać pod uwagę oprócz czynnika poznawczego jeszcze czynnik czy aspekt metapoznawczy. Metapoznanie to jest w zasadzie myślenie o własnym sposobie myślenia jednostki. Badania dotyczące metapoznania uwzględniają, znaczy albo koncentrowane są na wiedzy jednostki o własnym procesie poznania. Kontrolę i samoregulację odnoszą się procesu myślenia oraz poglądy i intuicje. Dodać można jeszcze poglądy, czyli przekonania, intuicje oraz emocje, bardzo ważne. Wyróżnia się kilka rodzajów przekonań matematycznych, powiadam, niekoniecznie błędnych. Pierwszy typ, odnoszą się one do konkretnych treści matematycznych, do konkretnych reguł, twierdzeń. Inny rodzaj przekonań to takie, które się odnoszą do sposobu ustalania prawdy w matematyce. Jeszcze inny rodzaj, poglądy, przekonania odnoszące się do stosunku jednostki, znaczy widzenie swojej osoby poprzez pryzmat matematyki. Czy rozumiem ją, jaki jest mój stosunek do tego przedmiotu, jakie mam umiejętności w tym zakresie. Bada się nie tylko poglądy czy przekonania uczniów. Bada się również poglądy nauczycieli matematyki, w odniesieniu do matematyki oraz przede wszystkim ostatnio wpływ, jaki poglądy, przekonania nauczyciela mają na swoich uczniów. Taki burzliwy rozwój, można powiedzieć, badań w tym zakresie zaczyna się naprawdę od
drugiej połowy lat 80. ubiegłego wieku. My Państwu przedstawimy, dotkniemy tego tematu poprzez pryzmat wyników badań. Badań nie tylko polskich uczniów, nauczycieli, studentów, ale także zagranicznych. I to jest nasz, to jest przykład sytuacji dydaktycznej, w której mówimy, w której podejrzewamy, że u ucznia jest fałszywe przekonanie, kiedy uczeń daje błędną odpowiedź, ale próba przekonania go, że ta odpowiedź, że oparł się na fałszywym przekonaniu, nie daje efektu i uczeń powtarza ten sam błąd w analogicznych sytuacjach. Bywa, moim zdaniem, że nie zawsze ten schemat występuje. Bywa tak, że człowiek uczący się po uświadomieniu mu w wyniku pewnego jego działania, że jest inaczej niż był przekonany, no prowadzi go do zmiany swojego punktu widzenia, ale to jest sytuacja i raczej... Łudzimy się, że fałszywego przekonania już od tego momentu nie ma. To jest rzeczywiście ułuda. Bardzo często. Plan naszego wystąpienia jest taki. Najpierw pokażemy kilka fałszywych przekonań. Potem zajmiemy się pytaniem, jak powstają fałszywe przekonania. Następnie, jak je można by eliminować, czy próbować je eliminować, te, które już zostały stwierdzone. No i wreszcie, jak przeciwdziałać powstawaniu fałszywych przekonań, przeciwdziałać przez działania dydaktyczne. I na koniec podsumujemy to, co będzie wcześniej pokazane. Oto pierwszy przykład fałszywego przekonania. Mnożenie zwiększa. 3 razy 5 jest 15. 15 to więcej niż 5. No, wytłumaczenie tego jest dla dziecka jest jasne w konkretnym rachunku. Mnożąc otrzymujemy więcej od liczby, którą mnożymy. Państwu może się to wydawać, tak, to jest prawda, może niektórzy uważają, że to jest prawda, może inni z Państwa myślą, ależ to jest oczywisty fałsz, jak można w ogóle coś takiego uważać za prawdę. Inny przykład, zwiększając czynnik, zwiększamy iloczyn. 4 razy 5 to jest więcej niż 3 razy 5. No bo 4 razy po 5 jabłek to więcej niż 3 razy po 5 jabłek. 3 razy 6 to więcej niż 3 razy 5. Zwiększając którykolwiek czynnik, zwiększamy iloczyn. Czy tak rzeczywiście jest? No tak nie jest, bo mnożenie przez 0,5 nie zwiększa mnożonej liczby, tylko ją zmniejsza. Tak trzeba dokonać transgresji i wyjść poza liczby naturalne, żeby sobie uświadomić, że ta ogólna zależność nie jest prawdziwa. No ale okazuje się, że nawet na wysokim poziomie jeszcze ta transgresja się tak łatwo nie dokonuje. Proszę Państwa, Pan profesor powiedział, tak mogłoby być. Zobaczmy wyniki jednego z badań. Co nauczyciele przyszłych klas początkowych jednego z wielkich uniwersytetów amerykańskich odpowiadali na pytanie? Raczej ustosunkowywali się, czy prawda, czy fałsz, następujące stwierdzenie. W zadaniu na mnożenie wynik jest większy od każdego czynnika.
To jest zadanie A. Zadanie B, to znaczy napisz prawdę lub fałsz w odniesieniu do takiego zadania. W zadaniu na dzielenie iloraz musi być mniejszy od dzielnej. Badanie zostało wykonane w 1989 roku, opisane w czasopiśmie Educational Studies in Mathematics. Co zadanie się... na mnożenie, zadanie na dzielenie, no to jest tak. Taka szkolna gwara. 11% badanych ze 136 stwierdziło, że A, czyli że mnożenie zwiększa, uznawało to zdanie za prawdziwe. A aż 52% badanych, czyli przyszłych studentów, przyszłych nauczycieli klas początkowych, 52% uznało, że to zdanie, które odnosiło się do dzielenia, jest fałszywe. Przypomnijmy, w zadaniu na dzielenie iloraz musi być mniejszy od dzielnej. Czy odpowiedziało źle. Przenieśmy się teraz na polski grunt. W jednej z prac magisterskich, praca powstała w Instytucie Matematyki w 2012 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym. Dano uczniom takie zadanie. Pomyślałam sobie pewną liczbę, mówi prowadząca badania. Teraz ty pomyśl swoją liczbę. Jak sądzisz, czy gdyby pomnożyć moją liczbę przez twoją, otrzymałoby się większą liczbę od mojej, a może od twojej większą? Odpowiedz i wyjaśnij swoją odpowiedź. Badanych było 50 uczniów, 20 z klasy szóstej i 30 z gimnazjum. Na tę liczbę badanych 43 osoby odpowiedziały od razu. Oczywiście po pomnożeniu otrzymamy liczbę większą i od pani liczby, i od mojej liczby. Zawsze będzie wyjaśnienie. Zawsze będzie większa od tych dwóch, to znaczy ten wynik, bo jak się je pomnoży, to wyniki będą wychodziły większe niż te liczby. Na pytanie, czy dla wszystkich liczb tak będzie, odpowiadały, no, może być równy, jak gdyby któraś z nas pomyślała sobie liczbę 1. Proszę uprzejmie zauważyć, że to byli uczniowie klasy szóstej i gimnazjum, którzy już byli dawno po ułamkach, liczbach dziesiętnych i wszystkich rachunkach na ułamkach i liczbach dziesiętnych. Było jeszcze jedno pytanie, a czy możemy dobrać tak liczbę, aby iloczyn był mniejszy od obu pomyślanych przez nas liczb? No, proszę pani, może być większy albo równy, ale nigdy nie wyjdzie mniej, bo mnożę, więc się zwiększa. Proszę państwa, to były rozmowy indywidualne, nie praca pisemna, rozmowy indywidualne, które bardzo mocno, znaczy wynik tej obserwacji, tego badania bardzo jasno pokazuje, że to nie jest proste wyjść ze zbioru liczb naturalnych, o którym już pan profesor Turnau wspomniał. Co prawda 0 i 1 jeszcze tam sobie siedzą w tym zbiorze, może 0 nie, ale 1 na pewno według uczniów. I oni, to znaczy uczniowie, myślą naprawdę o liczbach naturalnych, mimo że znają, odnoszą te pytania tylko i wyłącznie do liczb naturalnych. Mimo że zbiory liczbowe inne znają, dla których taka rzecz już się nie dzieje, jeśli chodzi o mnożenie, w szczególności o mnożenie. Tak? O przyczynie będziemy mówić albo teraz, albo nieco później. Troszkę później. Tylko tylko uwaga, że świat liczb naturalnych i arytmetyka w tym świecie to jest inny świat niż świat liczb wymiernych, właściwie ułamków zwykłych. Jeszcze innym światem dla ucznia jest świat ułamków dziesiętnych i wreszcie jeszcze innym światem jest świat liczb ze znakami. A o liczbach rzeczywistych nie mówię, bo ja wątpię, czy ktokolwiek rozumie, czym jest uczeń, a nawet nauczyciel, czym jest liczba rzeczywista. Teraz proszę państwa, inne przekonanie dotyczące mnożenia.
Mianowicie takie, że jak zmniejszamy czynniki iloczynu, to zmniejszamy iloczyn. Zostało przeprowadzone badanie 76 studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Uniwersytetu w Koszycach, jako że prowadzone były wspólne badania, polegające na tym, że dano studentowi zadanie innego kolegi, znaczy zadanie kogoś innego, studenta trzeciego roku matematyki, który w rozwiązaniu pewnego zadania, nie będziemy go tu przytaczać, bo sens jego chcemy tylko podać. Użył on fałszywej reguły, wyjaśnił swoje rozwiązanie innego zadania za pomocą reguły. Zmniejszając czynniki, zmniejszamy iloczyn. Poproszono studentów tych badanych, uniwersytetu jednego i drugiego, o ocenę poprawności tego rozwiązania. Na 76 badanych 70 uznało rozwiązanie za poprawne, a więc 70 z tych badanych ma to fałszywe przekonanie, że jak zmniejszamy czynniki, to zmniejszamy iloczyn. Oczywiście wiemy, że w zbiorze liczb dodatnich tak jest, czy nieujemnych, ale jak przejdziemy do zbioru liczb ujemnych, sytuacja może się zmienić i często się zmienia. Zmniejszanie czynnika jednego, zmniejszanie obydwu czynników powodować może, że cały iloczyn się zwiększa. Więc zwracamy uwagę, student, którego rozwiązanie przedstawiano innym, używał tego przekonania w rozwiązaniu innego zadania. Więc nie to, że był pytany o to, czy ta prawda jest, tylko będąc przekonanym zapewne, że tak jest, stosował tę regułę do rozwiązania innego zadania. Proszę Państwa, też często spotykane fałszywe przekonanie, że gdy pole figury rośnie, to jej obwód też rośnie. Lippingma to autorka badań i książki na podstawie tych badań studentów amerykańskich, amerykanka chińskiego pochodzenia. Badała studentów przyszłych nauczycieli w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych i w Chinach. Mogła to robić, bo była Chinką. I w jej publikacji jest taka rzecz przytoczona. Uczeń w czasie lekcji zgłasza swoje odkrycie. Gdy pole figury rośnie, obwód też rośnie i uczeń to uzasadnia. No bo na przykład kwadrat 4 na 4 jako pole 16, obwód też 16, a pole prostokąta 4 na 8 wynosi 32, a obwód 24. Czy ten uczeń, czy to odkrycie ucznia jest prawdą, czy ten uczeń ma rację? No, nie ma racji, bo tutaj jest taka dla Państwa zrobiona tabelka pól i obwodów dla różnych prostokątów. No i można tutaj zobaczyć, że pole prostokąta z 12 na 15 wzrasta, a obwód z 26 na 16 maleje. I na odwrót może pole maleć, obwód może wzrastać, może pole się nie zmienić, a obwód wzrastać czy maleć i tak dalej. Inaczej mówiąc, pole i obwód to są wielkości od siebie niezależne w tym sensie, że znając zmianę jednej, nic nie można przewidzieć o zmianie drugiej, nie można przewidzieć... No dobrze, zostawmy to. Otóż Lippingma badała nauczycieli i spośród nauczycieli amerykańskich 90% uznało twierdzenie ucznia za prawdziwe. Czyli jak pole rośnie, to obwód też rośnie. Było tylko 30%. To są liczby zaokrąglone Chińczyków, bo cała jej książka jest poświęcona pokazaniu, że kompetencje matematyczne i dydaktyczne nauczycieli chińskich są nieporównywalnie wyższe niż amerykańskie.
badanie na ten temat przeprowadzone, zaraz chyba za daleko pojechał pan profesor, jeszcze jedno wcześniej. Nie. Tak? Nie, nie, dobrze. To jest to. Badanie na ten temat prowadziła pani, nie, nie ma tutaj tego, ja powiem, zniknęło nam, pani doktor Żeromska, która badała uczniów gimnazjum i uczniów szkoły średniej, zadając podobne pytanie, jak tutaj na ekranie. 25% badanych gimnazjalistów odpowiedziało źle, to znaczy, przepraszam, 25% odpowiedziało dobrze, dobrze, to znaczy uznając niezależność jednej wielkości od drugiej. Natomiast wszyscy uczniowie szkoły średniej, jednej klasy szkoły średniej odpowiedzieli, w 100% odpowiedzieli źle, czyli przeszli już do liceum i ich wiedza jakby, to nie ci sami, prawda, w odstępie byli badani, ale jakby ich wiedza, jakby ich pogląd, jakby ich przekonania się, wiem, utrwaliły, prawda, na tyle, że wszyscy odpowiedzieli niedobrze. Moja skromna obserwacja przeprowadzona w tym roku dotyczyła rozmowy, znaczy była polegała na rozmowie indywidualnej z uczniami klasy pierwszej i drugiej gimnazjum i kilku uczniów szkoły średniej. Pytanie właśnie takie, jak państwo widzicie na ekranie. No, okazało się, że z tych 15 osób, następny punkt, 13 osób odpowiedziało tak, bez większego namysłu, uzasadniając swoją, to znaczy z namysłem, owszem, ale uzasadniali swoją odpowiedź przykładami, takimi jak na przykład uczeń z badania przedstawionego przez profesora Tumana. Tylko dwie osoby wyraziły wątpliwość. Jedna z powiedziała, zaraz, zaraz, chyba tak być nie musi i znalazła odpowiedni przykład, druga podobnie. To badanie nie ma większego znaczenia, prawda, bo liczba osób jest bardzo mała, ale chodzi o to, że sposób, w jaki uzasadniali, uczniowie poszukiwali odpowiedzi, był tym, który dotyczy już przekonania, związany z przekonaniem, jak ustala się prawdę w matematyce. Przez przykład, jeden, czasem kilka. To jest istotne, nie tylko w odniesieniu do tego zadania. To znaczy, istotny jest ten sposób przeprowadzenia tego badania przez rozmowę z uczniem i fakt, istotny jest fakt, że wszyscy uczniowie szukali matematycznie, badali sytuację, żeby odpowiedzieć, chcieli odpowiedzieć dobrze i odpowiadali źle, mimo że przeprowadzili to badanie. Proszę państwa, no więc osoby te były pytane o to, co sądzą na ten temat, czyli chcemy uzyskać od nich odpowiedź na pytanie dla nas, czy są przekonani o tej zależności, czy niezależności, czy też nie. Ale za chwilkę zobaczymy wynik badania, które wskazuje na to, że studenci matematyki nie tylko po prostu operują tym przekonaniem, uzasadniając rozwiązanie zadań. My musimy się zbliżyć do końca. Tak, iść dalej. No to samo pan profesor pokazuje, przepraszam. A, przepraszam. Drugą stronę trzeba jechać. Drugą stronę. Drugą stronę, tak. W badaniu pani Barbary Pieronkiewicz, w książce ukazanej, która się ukazała w opracowaniu monograficznym z 2014 roku, zadawano badanym takie pytanie, czy istnieje trójkąt, którego każdy bok ma długość większą niż 1 metr, a jego pole jest równe 1 cm kwadratowy. Zwrócicie państwo uwagę, że zadanie samo jest interesujące i ujawniło, że nie pojedynczy, ale wielu studentów trzeciego roku matematyki odpowiedziało natychmiast na to pytanie nie. Bo nawet jeśli byśmy rozważyli trójkąt równoboczny, taki graniczny, w którym każdy bok ma długość 1 metr, to i tak to jego pole byłoby pierwiastek z 3 przez 4 metra kwadratowego, a to jest oczywiście większe od 1 centymetra kwadratowego zdecydowanie. Jeśli zaś
zwiększylibyśmy którykolwiek bok, czy tak, żeby miał, jego długość była więcej niż 1 metr, to rzecz jasna dostaniemy, musimy przekroczyć ten 1 centymetr, bo przekraczamy pole tamtego granicznego trójkąta. Czyli ci uczniowie operują, powiedzielibyśmy, tym twierdzeniem w cudzysłowie, prawda? Wykorzystują go do rozwiązania, je do rozwiązania zadania. To... Proszę Państwa, przejdźmy do pytania, jak powstają fałszywe przekonania. I pierwszy, to są hipotezy oczywiście, wszystko. Pierwsze jest, pierwszy pomysł, pierwsze przypuszczenie przez ekstrapolację prawdziwej zależności do nowej dziedziny. Jak dzielenie liczby mniejszej przez większą nie ma sensu, zwiększenie czynnika iloczynu zwiększa iloczyn, o czym mówiliśmy. Na to ja się sam nabrałem, że no przecież to jest taka tożsamość algebraiczna, jak dobra, jak wszystkie inne i tu nie ma żadnych wątpliwości. Ta trzecia znaczy, ta trzecia, pierwiastek z AB równa się. To co pokazuje, ta trzecia. I dopiero sobie uświadomiłem i puknąłem się w czoło, jak zobaczyłem to. A to wymaga transgresji z dobrze nam znanej dziedziny liczb do takiej no, urojonej dziedziny, w której się tak dobrze już nie obracamy. Drugi pomysł, fałszywe przekonania powstają z przekonania, to jest taka moja hipoteza, z przekonania o regularności języka algebry. Nie powinno być, powinno być podobnie, no, tak uczeń jakby myśli. Jak był pierwiastek z A razy B równa się pierwiastek z A razy pierwiastek z B, no to tak samo powinno być dla dodawania. Tak jak się upodabnia w odmianach, w koniugacjach, na przykład upodabniamy sobie koniugację jednego czasownika do innego. Trzecie, przez uogólnienie przykładów napotkanych na lekcjach, ponieważ na lekcjach nauczyciel ogranicza się do przykładów, które są w programie, których ma uczyć. Na przykład obrazem dowolnego odcinka w dowolnym przekształceniu jest odcinek, bo tak jest we wszystkich przekształceniach, które są w programie szkoły średniej. Czwarty to jest, pochodzi od Fischbeina, Efraima Hirschbeina, taka myśl, powiedział Fischbein, intuicja jest syntezą doświadczenia. To, że gdy figura się zmienia, jej obwód i pole rosną lub obwód i pole razem maleją. To jest intuicyjnie, jakby intuicyjnie ukształtowana intuicja na podstawie przykładów takich jak tutaj widzieliśmy, które ci uczniowie podawali. No, Fischbein się posługuje przykładami czy przykładem z rachunku prawdopodobieństwa. Jest taki znany paradoks równoczesnych urodzin. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że dwoje uczniów w klasie ma równocześnie urodziny? Duże czy małe? A zmieńmy to na pytanie, jakiej liczby przypadkowo spotkanych osób trzeba, żeby prawdopodobieństwo ich wspólnych urodzin było większe niż prawdopodobieństwo wyrzucenia reszki przy rzucie monetą? Duże? Małe? Bardzo małe? Znaczy, jak ta liczba ma być? 100? 1000? 2000 ludzi? Nie. Odpowiedź jest 23. Co znaczy, że w przeciętnej klasie szkolnej prawdopodobieństwo, że będą dwie osoby o wspólnych urodzinach, mówiąc inaczej, w co drugiej klasie szkolnej tak już powinno być. No, Maryniu? Tak, proszę Państwa, jeszcze w odniesieniu do tego typu fałszywych przekonań związanych z intuicją, którą się
bardzo zajmował profesor Fischbein, trzeba powiedzieć, że to jest przekonanie, to intuicyjne przekonanie o niemożliwości, prawie że niemożliwości zdarzenia tego, o którym była mowa, jest dość powszechne i wśród uczniów i studentów. Czyli intuicja płata nam figla po prostu, prawda? Rachunek pokazuje, że jest inaczej. Teraz wróćmy do obrazu odcinka. Jak to jest, proszę Państwa, w przekształceniach studenci pierwszego roku, którzy mieli geometrię elementarną kilka lat temu, teraz już jest troszkę inna na studiach, poznawali różne przekształcenia, oprócz tych wymienionych, standardowych, występujących w szkole średniej, prawda? Okazało się, że było dla nich wielkim odkryciem, a na początku w ogóle niemożliwym do zmiany przekonanie, że można dostać inną figurę niż odcinek, jak się przekształca odcinek w jakimś przekształceniu geometrycznym. Niezależnie od tego, jakie było przekształcenie w konkretnej treści zadania, studenci natychmiast przekształcali jedynie obrazy punktów, końców odcinków. Prawda? I teraz proszę, chcę Państwu powiedzieć, pytani przez wiele lat pani doktor Pawlik prowadziła badania ze studentami, starając się odkryć, zidentyfikować ich przekonania na temat geometrycznych pojęć oraz te wyeliminować je, prowadząc dyskusje, rozmowy. Zapytani co w ankiecie, co cię na ćwiczeniach z geometrii zaskoczyło, odpowiadali na przykład: zaskoczył mnie fakt, że obrazem odcinka w przekształceniu, tutaj jego nazwa, nieważne jakie, nie jest odcinek. Nie potrafię dokładnie określić, co mnie zaskoczyło. Chyba to, kiedy okazało się, że w przekształceniu, tutaj danym, nie otrzymam odcinka jako obrazu odcinka. Czyli to było rzeczywiście przekroczenie tego, można tak powiedzieć. Tak. No i proszę Państwa, ostatni przykład, jak przeciwdziałać powstawaniu fałszywych przekonań. Jednym z fałszywych przekonań wielu ludzi, i to nie tylko uczniów, odkryte w badaniach, o których za chwilę, jest takie: ułamek 1/3 to absolutnie, żeby otrzymać ułamek 1/3 wielkości, ułamek 1/3 wielkości, trzeba koniecznie i absolutnie podzielić tę wielkość, o którą chodzi, na 3 równe części. W podręczniku Matematyka dla Ciebie w klasie 4 jest takie zadanie. Jest ono, zadanie ma na celu wyjście, przekroczenie tego przekonania. Podał je, jak dobrze sobie uświadamiam i pan profesor Turnau też, pan Marek Legutko właśnie po to wymyślił to zadanie, żeby uczniów odwieść od tego przekonania. Pani Samborska i ja przeprowadziłyśmy badania 125 osób rozwiązujących to zadanie po to, żeby się dowiedzieć, czy odpowiedź na pytanie, czy któraś z tych części, ale ten rysunek jest potrzebny, panie profesorze. Drugi przycisk. Co? Drugi przycisk, w drugą stronę. Tylko, że... Zwrócimy uwagę na ramkę, w której jest ta ramka. O, to jest, chodzi o ten pierwszy rysunek. Proszę Państwa, ta ramka to są te 3 kawałeczki bez tego środka, bez tego środkowego kwadratu. I teraz pytanie jest, czy ta żółta część stanowi 1/3, czy może stanowić 1/3 tej ramki. 76% osób, uczniów, studentów matematyki, osób, które skończyły studia matematyczne, wśród nich doktorów matematyki, odpowiedziało od razu: ależ absolutnie, to nie jest możliwe, bo przecież ta wielkość, ta ramka nie została podzielona na 3 równe części. Tak więc wydaje się, że
kształtowanie pojęcia ułamka w polskiej szkole ma jeszcze trochę, mamy jeszcze trochę do zrobienia w tym zakresie. Mianowicie takie akcentowanie tego podziału na równe części i braku innych przykładów pokazuje, że prowadzić to może do błędu. Podsumowanie. Warto wiedzieć, że rozumowanie i odpowiedzi uczniów i studentów mogą być kierowane ich przekonaniami. Błędne odpowiedzi mogą być spowodowane oparciem się na fałszywym przekonaniu. Błędne przekonania mogą być wynikiem mimowolnego uczenia się, pojęcie znane z dydaktyki. Powstawaniu błędnych przekonań można próbować zapobiegać, na przykład przez celowy dobór przykładów i kontrprzykładów. Próbować zapobiegać. Błędne przekonanie można próbować eliminować przez tworzenie sytuacji problemowej prowadzącej do konfliktu poznawczego i wspólną z nauczycielem refleksję nad tym, tą sytuacją i nad tą odpowiedzią. Wreszcie nie jest łatwo odwieść uczących się od ich przekonań. Jedno doświadczenie czy kontrprzykład często nie wystarczy. A to są nasze adresy do ewentualnych pytań. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Mamy teraz kilka minut jeszcze na ewentualne pytania. Jeśli ktoś z Państwa, tam poproszę. Dzień dobry. Krzysztof Cipora, Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ja chciałem jeszcze może dołożyć do tych wyjaśnień, o których tutaj Państwo mówili, jeszcze jedną rzecz, mianowicie tak zwaną strategię konfirmacyjną. I tutaj tak jakby to jest zupełnie powszechne i wychodzi zdecydowanie poza, nie wiem, powstawanie fałszywych przekonań matematycznych. Po prostu mamy tendencję do tego, żeby znajdując sobie jakiś przykład, szukać raczej kwestii, które byłyby w stanie go potwierdzić, niż czegoś, co by go mogło sfalsyfikować. I tutaj takie badania były, gdzie proszono osoby badane, żeby odkryły regułę, którą kierował się badacz, tworząc taki ciąg liczb pod tytułem na przykład 2, 4, 6, 8, 10 i tak dalej, i tak dalej. Osoby badane najczęściej stawiały sobie pierwszą hipotezę, że to są po prostu kolejne liczby mnożone razy 2. Czy tam plus 2, no w każdym razie reguła była dość rozbudowana, powiedzmy, w tym sensie. I kolejne, co osoby badane robiły, gdy miały możliwość zweryfikowania tej reguły, którą na początku sformułowały, było szukanie przykładów, na przykład takich, które miały dopisać kolejne liczby do tego ciągu. No i najczęściej właśnie osoby badane postępowały tak, żeby potwierdzić tą swoją hipotezę, nie szukając kontrprzykładów, i w związku z tym tak jakby szli dalej, utwierdzali się w przekonaniu, że to jest reguła na przykład, że razy 2 albo plus 2, tam zależy jaki był ten konkretny ciąg, podczas gdy badacz miał na myśli regułę zdecydowanie prostszą. Ona była na przykład taka, że każda kolejna liczba musi być większa od poprzedniej. Więc tutaj tak jakby zupełnie naturalny, który też naukowców często dotyka problem, to jest właśnie strategia konfirmacyjna. Mamy jakieś twierdzenie, które nam się podoba, które jest nam łatwo dostępne i jeżeli chcemy nawet je zweryfikować, to raczej szukamy przykładów, które je potwierdzą, niż które mu będą mogły zagrozić, powiedzmy. Bardzo dziękujemy. Myślę, że mogę, znaczy myślałam o tym i o tym będzie napisane w artykule, mianowicie o tym zjawisku, ja to pan nazywa strategią, ja zjawiskiem konfirmacji. Mianowicie ci uczniowie, z którymi rozmawiałam na temat związku pola i obwodu, kilku z nich było w takiej sytuacji, że wśród wielu przykładów, par figur, jakie podawali, były i takie, dla których to nie zachodzi. Czy gdyby te przykłady były analizowane przez ucznia, prawda, gdyby się popatrzył na całość swojego badania, to zauważyłby, że właśnie te jego przykłady albo jedna para figur pokazuje,
że ta własność nie zachodzi. Ja myślę, że powstaje taki ciąg, prawda? Raczej właśnie cały czas wyobrażam sobie na przykład, że jak zwiększam jeden bok prostokąta, no to oczywiście nic się, a drugi zostawiam bez zmiany. To nic się nie może zdarzyć takiego, że co by powodowało zmniejszanie się pola figury. Więc mam już taki ogląd sprawy, prawda? I teraz przykłady idą w tym kierunku, więc dziękujemy bardzo za uwagę i rzeczywiście przez nas w badaniach to zjawisko zostało również zauważone i wiemy, że w psychologii tak jest. Rzeczywiście nie wspomnieliśmy tutaj o tym. Bardzo dziękuję. To bym nazwał dominacją przekonania nad przykładami, które bywa, że są uważane za manipulacje. Moja pewność o czym jestem przekonany, dominuje nad wszelkim przykładem, który ktoś mi może podać. Poza tym to jest w nauce, występuje przecież, że uczony w naukach empirycznych, uczony ma hipotezę i odrzuca świadomie lub nieświadomie wyniki, które by tej hipotezie przeczyły. Proszę Państwa, ponieważ jesteśmy po czasie, tak, to i tak jest źle. Dalszy ciąg dyskusji przeniesiemy już niestety w kuluary.